Temat, który chciałbym z Wami dzisiaj poruszyć, to kwestie treningu mięśni brzucha. Ostatnio nagrałem jeden filmik, w przyszłym tygodniu będę nagrywał kolejny film, jeżeli chodzi o dostawy treningowe na mięśnie brzucha, ale jednak chciałbym też troszkę powiedzieć o pracy mięśni brzucha. Jeżeli chodzi o trening, jak powinno się go wykonywać, czyli na przykład jak często, czy powinniśmy używać maksymalnych obciążeń, a mniej powtórzeń, a mniejszych obciążeń, a znowu większą liczbę powtórzeń wykonać, to wszystko nie jest do końca sprecyzowane, ponieważ są różne badania, jeżeli chodzi o rozwój masy mięśniowej. I jest bardzo dużo badań, które wskazują na to, że jednak ten większy ciężar też jest niezbędny, żeby rozwijać tą masę mięśniową, ale również są badania, które pokazują, że intensywność treningowa, czyli na przykład krótsza przerwa, zarazem automatycznie, powiedzmy, większa liczba powtórzeń może mieć też pozytywny wpływ, jeżeli chodzi o wytrzymałość mięśniową, która również dla nas jest jak najbardziej istotna. Moja rada i mój sposób, jeżeli chodzi o mięśnie brzucha, jest taka, żeby sobie przeplatać treningi. Pewne jest to, że nie powinniśmy trenować cały czas w ten sam sposób, czyli nie powinniśmy wykonywać cały czas po 30 powtórzeń i tak samo cały czas nie powinniśmy robić od 5 do 8 powtórzeń z większym obciążeniem, żeby te mięśnie brzucha zaszokować. Moja propozycja jest taka, żeby raz używać większego obciążenia i na przykład zrobić sobie tylko 8-10 brzuszków z obciążeniem, a kolejnym razem zrobić sobie brzuszki bardziej pod kątem wytrzymałościowym i na przykład zaproponowałbym wtedy, żeby zrobić to na feedball, również po to, żeby ten mięsień wzmocnić, ale jednocześnie uaktywnić mięśnie głębokie. Wielu młodych adeptów zapomina o jednej prostej rzeczy, że to nie chodzi tylko o kratę, żeby mieć ładny kaloryfer i że masa, tylko generalnie chodzi o to, żeby ten brzuch był sprawny i my to nazywamy, trenerzy, żeby ten brzuch był funkcjonalny. Czyli on nie ma tylko wyglądać, ale również on ma być mocny, stabilny, bo brzuch to mięsień stabilizujący, który stabilizuje tak naprawdę najbardziej, moim osobistym zdaniem, naszą sylwetkę, jeżeli chodzi o różnego rodzaju ćwiczenia. Dlatego proponowałbym również do treningu brzucha nie bazować go tylko na obciążeniach, czyli nie trenować go stricte kulturystycznie, a właśnie użyć piłki, różnego rodzaju planków. Do tego wszystkiego możemy na przykład użyć TRX-a. Takie ćwiczenia też jak najbardziej będę Wam pokazywał. Podsumowując, najważniejsze w treningu jest różnorodność, czyli starać się trenować zarówno wytrzymałościowo, jak również i siłowo, żeby ten brzuch był wyraźny, silny, ale również te mięśnie stabilizujące były bardzo dobrze, że tak powiem, rozwinięte. Kolejna kwestia, jeżeli chodzi o częstotliwość tego treningu, pamiętajcie, co wiemy z anatomii mięśni brzucha składają się głównie z włókien wytrzymałościowych, czyli inaczej zwanych czerwonych. To oznacza, że ten mięsień stosunkowo szybko się regeneruje, ale też pamiętajmy, że on pracuje praktycznie na każdym treningu, bardzo mocno przeciąga przy przysiadach, przy wielu ćwiczeniach wielostawowych. Dlatego brzuch proponowałbym trenować około 3 razy w tygodniu, wydaje mi się, że to jest wersja optymalna. Oczywiście jest to kwestia bardzo indywidualna, bo jedna osoba będzie robiła brzuch tylko 2 razy w tygodniu i to wystarczy, a inna osoba nawet do 5 razy w tygodniu. Ale jakbym miał wyciągnąć średnią, to bym powiedział od 3 do 4 maksymalnie razy w tygodniu powinniśmy taki trening mięśni brzucha wykonywać, żeby mieć fajne efekty. No ale co mogę Wam powiedzieć? Podstawa mięśni brzucha buduje się w kuchni, czyli po prostu zapraszam Was do trzymania diety. Na razie, trzymajcie się.